Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale nasi przodkowie pozostawili nam jedną rzecz w spadku, która bardzo nam utrudnia cieszenie się z różnych rzeczy, które się nam przytrafiają. Otóż dzięki nim nasz mózg działa jak rzep na wszystko co złe, do wszystkiego się czepia, trzyma się tego, i jak teflon na wszystko co dobre, czyli wszystko co fajne po nas spływa, nie zauważamy tego. Kiedyś to miało sens, bo wiadomo, każde zagrożenie mogło wiązać się z utratą życia lub jedzenia. No więc bardzo się ci ludzie w dawnych czasach tego trzymali. Ale dzisiaj, no nie każda sytuacja, każda stresowa jest związana z zagrożeniem życia. Nie musimy tak na to reagować. Przykład. Nasza koleżanka wybrała się na imprezę, pięknie się ubrała. Wszędzie komplementy się sypią, na prawo i lewo. Szczęśliwa, zadowolona. W pewnym momencie podchodzi do niej życzliwa koleżanka i mówi: ty słuchaj, wiesz co, ale te buty, to nie trafione zupełnie. Pytanie do was, jak myślicie, przez resztę wieczoru, przez całą noc i może jeszcze przez kilka następnych dni, o czym ta nasza koleżanka będzie myślała? O tych nieszczęsnych butach, a nie o setkach innych miłych rzeczy, które usłyszała. To jest ważne, żebyśmy byli tego świadomi i uważali na to. Nie czepiajcie się jak rzepy tych niedobrych rzeczy. Tych dobrych się czepiajcie i przy nich pozostawać trzeba, trzymać się ich. No i na koniec, klasyka. Jak to już wiesz, to co z tym teraz zrobisz?